Michał, na początek pytanie, w jakich okolicznościach przyrody spędziłeś wakacje, bo ty jesteś chyba taką osobą, która jak jedzie na wakacje, to ważniejsze od pogody jest to, żeby była siłownia. Udało się chociaż jeden dzień bez takiego treningu siłowego spędzić, czy cały czas bieganie, siłownia musiała być? Jeden dzień się udało. Poza tym no, na pewno w filtrach była siłownia, hotel z siłownią podczas wyboru wakacji. Tydzień na Cyprze, w hotelu z córką i z żoną. Później tutaj na miejscu w Tychach. No, oczywiście aktywny wypoczynek też, bo 3 tygodnie nic nie robiąc, to jednak to dla sportowca to by było za dużo przerwy, także trochę odpoczynku i jak najbardziej trening, jakiś bieg, siłownia, żeby podtrzymać to, co natrenowaliśmy. Bardzo aktywnie na pewno było w okresie przygotowawczym, te zajęcia były bardzo urozmaicone, dużo było tego wszystkiego, co tobie osobiście przypadło do gustu, czy to były te wyjazdy górskie, czy może coś innego? No tak, przede wszystkim fajnie, właśnie treningi bardzo rozmaicone, nie było żadnej monotonii, była mocna siłownia, która naprawdę było czuć, że wchodzi w te mięśnie, do tego właśnie takie wyprawy na rowerach pod góry, co bardzo mi się podobało i właśnie te wspinaczki pod górę, bardzo ciężki trening, ale w terenie to jak najbardziej też przyjemny, także bardzo fajne przygotowanie. Z punktu widzenia te zmiany w szatni wyglądają, bo sporo się zmieniło, sporo nowych twarzy. Jak w tym wszystkim kapitan się odnajduje? No, z perspektywy jak jest się w klubie już dobrych parę lat, widzi się właśnie zmieniające się pokolenia zawodników, to na pewno teraz tak dziwnie jako jedna właśnie ze starszych osób w szatni, czy najstarszych już nawet nie pamiętam, ale no, ciekawe doświadczenie to tak obserwować, jak to wszystko się zmienia. Jak z tymi młodszymi jest, oni dotrzymują wam kroku, prześcigają was, to jest dla was, dla starszych zawodników taka dodatkowa mobilizacja, czy taka jest duża przepaść, że cały czas to starsi jednak dyktują warunki? Nie mówię tutaj o tych relacjach w szatni, ale o tym, co dzieje się na siłowni czy na treningach. Tak jak najbardziej, z mojej strony wygląda to tak, że po prostu chcę właśnie być pierwszy w danych konkurencjach, biegach i tak dalej. I taki sobie obieram cel na każdym tam przygotowaniu. Na każdych treningach i no, niefajne by było uczucie na pewno, jeśli by tam młody zawodnik był w tym lepszy. Także motywacja na pewno jest większa jeszcze niż jak się po prostu sprawdza z zawodnikami młodszymi, niż jak równych wiekowo sobie na przykład. Przychodzicie teraz na lodowisko, dziś na pierwsze zajęcia, to już mocno spoglądacie w kierunku tafli, wypatrujecie, czy ona już się mrozi, czy to wszystko będzie gotowe na poniedziałek, bo ta data 26 chyba taka szczególna, bo na pewno tego lodu wam chyba trochę brakuje. Tak, tak, wiadomo, przygotowujemy się całe lato po to, żeby na tym lodzie było jak najlepiej wypaść. Oczywiście zawsze, nie wiadomo, jakby się trenowało mocno, to te początki na lodzie zawsze są trudniejsze, bo jednak, bo to inne mięśnie pracują, inny ten wysiłek jest, ale no, wierzymy właśnie w to, że im ciężej będzie się trenowało w lato, tym ten okres adaptacji na lodzie będzie krótszy i przyniesie to efekty. No, zawsze jest to pytanie, kiedy wychodzimy na lód, no bo każdy chce jednak już zacząć te treningi na lodzie przede wszystkim.